dzisiaj przystępujemy przede wszystkim do walki o zwycięstwo. Ta drużyna w pierwszej kolejności ma walczyć o punkty, w drugiej kolejności zwracamy uwagę na te rzeczy, nad którymi pracowaliśmy. Wczoraj rzeczywiście przy tej nerwowej sytuacji, kiedy byliśmy w tyle 2-0, no ciężko było zachować spokój. Cieszę się, że dziewczyny wyszły z tej trudnej sytuacji i opanowały grę i zaczęły pokazywać to, nad czym pracowaliśmy. Jeżeli chodzi o zmiany, bardzo bym chciał dać wszystkim zawodniczkom pograć, dać szansę bycia na boisku, walki, ale tak jak powiedziałem, jest to mecz oficjalny i staramy się przede wszystkim wyjść z niego zwycięsko. Pod kątem szkoleniowym te mecze są, myślę, że idealnie trafione. My mamy wiele dziewczyn, które po raz pierwszy znalazły się w reprezentacji, które tak naprawdę debiutują. Nawet te dziewczyny, które już kibice znają, które już były gdzieś tam i w tym meczu z Czeszkami i w Apeldoorn, to cały czas jest jednak dla nich debiut. I myślę, że to jest idealny przeciwnik na ten moment. Nie szykowaliśmy się specjalnie do tych spotkań, cały czas praktycznie wykorzystując na pracę bardzo mocną, motoryczną i techniczną. Ten krótki sezon po pandemii czy w trakcie pandemii, powiem szczerze, że myślę, że da efekty w przyszłości. Te powołania, nie chcę, żebyśmy traktowali tej reprezentacji jako rezerwowej. Dziewczyny pokazały swoją wartość, pokazały, że są tutaj w tej reprezentacji, dlatego że potrafią podnieść ciężar gry w tej drużynie i myślę, że w niedalekiej przyszłości z tych wszystkich zawodniczek będziemy mieli duże korzyści. Jeżeli chodzi o same zgrupowania, o sam czas, no bardzo bym chciał, żebyśmy mieli troszkę więcej czasu, żebyśmy mogli ten trening dosyć ciężki przeplatać i odpoczynkiem, i odnową. Na to tak naprawdę czasu nie było, ale myślę, że dziewczyny dobrze to zniosły, stworzyły fajny klimat pracy, fajny klimat między sobą i ja mogę tylko mówić o tym okresie w samych superlatywach.